Dzisiaj będę w tym bloku dopołudniowym, do obiadu, dzielił się takimi trzema ważnymi aspektami życia chrześcijańskiego. A mianowicie, pamiętacie, co to było? Słuchaliście. Nie zapomnieliście przez noc. Dobrze. Wiara, nadzieja i miłość. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w Słowie Bożym możemy czytać, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar, aby się ktoś nie chlubił. Łaską zbawieni przez wiarę. A zatem zbawienie, pojednanie z Bogiem, przebaczenie naszych grzechów jest Bożym darem. Jest czymś, na co nie jesteśmy sobie w stanie zapracować, zasłużyć dobrymi uczynkami. Jest to dar, ale ten dar jest odbierany tylko w jeden sposób, przez wiarę. Dlatego to jest takie ważne. Dlatego zastanowimy się na tej pierwszej sesji, co to jest wiara, czym jest wiara, dlaczego wiara jest tak ważna, aby zrobić ten pierwszy krok w stronę Boga, w stronę pojednania się z Bogiem, w stronę zmiany swojego życia. Człowiek tak daleko dojdzie, jak daleko sięga jego wiara. Na ile wierzysz, jak daleko twoja wiara sięga, tak daleko dojdziesz. W Ewangelii Marka w 11 rozdziale, 22 wersecie możemy przeczytać takie słowa. Są to słowa samego Jezusa. I Jezus odpowiadając rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. Z kolei w liście do Hebrajczyków, w 11 też rozdziale, w 6 wersecie, czytamy, że bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, uwaga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Wiecie, Biblia rzadko, szczególnie Nowy Testament, rzadko używa słowa musi, że ty coś musisz. Jezus w zasadzie tylko raz powiedział, użył takiego słowa. Musisz się narodzić na nowo. Jezus, rzucając ludziom wyzwania, mówił, pójdź za mną, naśladuj mnie. Zostaw wszystko, chodź za mną. Umarli nie grzebią swoich umarłych, ale ty pójdź i mnie naśladuj. Jezus nie mówił do nich, musicie iść za mną, ale w jednym przypadku powiedział, musicie się na nowo narodzić. Dlatego, że nie zobaczycie tego, co ja chcę, żebyście widzieli. Musisz na nowo się narodzić. Jest to Boży cud, którego nie jesteśmy w stanie sobie wpisać w kalendarz, tak jak powiedzmy narodziny dziecka. Kiedy kobieta zachodzi w ciążę, lekarz mniej więcej podaje datę urodzin. I możemy sobie to mniej więcej wpisać w kalendarz. Daty nowonarodzenia nie możemy sobie wpisać w kalendarz. Jest to cud Boży z Ducha Świętego. I Jezus mówi, musicie na nowo się narodzić. A z kolei ten, w tym fragmencie listu do Hebrajczyków, autor kreśli takie słowa, kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje. Mało tego, że On istnieje, ale On odpowiada tym, którzy Go szukają. Nie tym, którzy są bierni, nie tym, którzy gdzieś znikają w tłumie, ale tym, którzy Go szukają. Moje pytanie dzisiejszego poranka jest takie. Czy jesteś na tym miejscu, czy przyjechałeś tutaj z takim nastawieniem, aby szukać prawdy, aby szukać odpowiedzi dla swojego życia, aby szukać w Ewangelii prawdy o Bogu, prawdy o sobie i prawdy o tym, o problemie, z jakim się zmagam.
A więc bez wiary nie można się podobać Bogu. Tu nie pisze, że bez garnituru się nie możesz Bogu podobać, albo bez butów na wysoki połysk, ale bez wiary Bogu podobać się nie można. Zobaczcie, jaki to jest ważny element. I znajdujemy tutaj dwie takie istotne sprawy. Po pierwsze, bez wiary nie można się Bogu podobać, a więc chodzi o wiarę, a nie wiedzę o Bogu. A po drugie, Bóg nagradza wiarę tych, którzy szukają Jego obecności. Wiecie, w życiu szukamy wielu rzeczy. Tak naprawdę nasz element szukania jest również elementem naszego życia. Jeżeli chcemy coś kupić, nie wiem, dzisiaj w dobie internetu, ja przynajmniej tak mam, jeżeli chcę kupić jakieś urządzenie do domu albo coś praktycznego, to najpierw szukam w internecie. Szukam opinii o tym produkcie, szukam, gdzie jest najtaniej i jak znajduję, podejmuję decyzję. Dzisiaj szukamy wielu rzeczy. Szukamy życiowych partnerów, szukamy dobrych szkół, szukamy lepiej płatnej pracy, szukamy mieszkań, szukamy ubrań w promocji, szukamy lekarzy, dobrych specjalistów, szukamy różnych zainteresowań, tanich wczasów. Kobiety ciągle czegoś szukają w torebkach. Widzieliście kiedyś kobietę, której telefon dzwoni w torebce? Przeważnie, jak już przestaje dzwonić, jest. Pośród wielu różnych przedmiotów. Dla mnie to jest zawsze tajemnica. Nie rozumiem tego. Ale szukanie jest nieodzownym elementem naszego życia. I jeśli w obrębie naszych poszukiwań nie ma miejsca na szukanie Boga, to możemy rozminąć się tak naprawdę z tym, co najważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus powiedział tak: szukajcie najpierw Królestwa Bożego. A co będzie dalej? Dobrze znamy. Pytanie, czy tak w praktyce jest w naszym życiu. Czy Pan Jezus nie powiedział między innymi szukajcie Królestwa Bożego. Ale nie, najpierw, w pierwszej kolejności nie ma nic ważniejszego od tego, co dotyczy Królestwa Bożego, tego, co dotyczy Ewangelii Chrystusa. Nie ma nic ważniejszego, dlatego, że od tego zaczyna się dopiero początek wszystkiego. Ja wiecie, szukałem w swoim życiu, wczoraj mówiłem swoje świadectwo, nie będę się powtarzał, będę jedynie uzupełniał. Ja w swoim życiu szukałem wiele, wiele rzeczy. Szukałem w sporcie, szukałem w muzyce, szukałem w biznesie i nigdzie nie znajdowałem. To pogrążało mój ból, to wpędzało mnie w jakiś smutek, w rozpacz i powodowało, że sięgałem po kolejną porcję alkoholu czy narkotyków po to, żeby stłumić ten ból, bo ciągle czegoś szukałem. I wydawało mi się, że jak już to miałem w zasięgu ręki, to znowu uciekało, a ja znowu to goniłem. Jak coś udało mi się złapać, myślałem, że to jest to, ale to znowu uciekało. Ale kiedy Jezus Chrystus znalazł mnie na tym zapleczu sklepu, kiedy Jezus zmienił moje życie, kiedy tam uwierzyłem i zapragnąłem, tak jak wam wczoraj mówiłem w temacie pragnień, że moim jedynym wtedy pragnieniem było to, abym doświadczył żywego Jezusa. Powiem wam szczerze tak, moje poszukiwania się zakończyły. Moje poszukiwania się zakończyły. Od tego wszystkiego dopiero, to był początek, rozpoczęło się zupełnie nowe życie. Każdy zgubiony potrzebuje znaleźć swoją własną drogę do Boga, a każdy chrześcijanin potrzebuje znaleźć swoją drogę za Bogiem. Jeśli nie znasz Boga, potrzebujesz odkryć i znaleźć swoją własną drogę do Boga i Bóg chce ci na pewno tą drogę pokazać. Ale jeśli jesteś chrześcijaninem, potrzebujesz również znaleźć swoją osobistą drogę za Bogiem. Dlaczego bez wiary nie można się Bogu podobać?
Ponieważ nasza relacja z Bogiem może być zbudowana tylko i wyłącznie na fundamencie wiary. Na fundamencie wiary. Jeśli nie będziemy się rozwijać w naszej wierze i poznawaniu Boga, to pozostaniemy tylko i wyłącznie na poziomie wiedzy o Bogu. Ale niestety to jest za mało. Nie wystarczy wyznać, że ja wierzę, że Bóg istnieje. Nie wystarczy wyznać, że ja wierzę, że coś tam jest. To jest zbyt mało. Wiara w Boga to również zaufanie Bogu. A to skłania nas do pewnych określonych działań, zachowań, decyzji i naśladowania tego, do czego Jezus Chrystus nas wzywa. Nigdy nie doświadczysz Boga, jeśli Mu nie zaufasz. Jeśli nie zaufasz temu, co mówi przez swoje słowo. Nigdy nie doświadczysz, czym jest błogosławieństwo przebaczenia, jeśli nie przebaczysz. Ponieważ Jezus wzywa mnie do przebaczenia. Nigdy nie doświadczysz Bożej realności, jeśli nie postawisz tego kroku w nieznane, w zaufaniu, że On ma rację. Że to On ma rację, a nie ja mam rację. Najlepiej, jak możemy doświadczyć działania Boga, to kiedy czytamy Boże Słowo, to po prostu wprowadzamy je w życie. Powiem wam pewien prosty przykład. W przypowieści Salomona pisze, żeby nie dawać poręki za kogoś. Jak wam mówiłem, 20 lat temu zarabiałem bardzo duże pieniądze i były to czasy, kiedy banki udzielały kredytów, ale żeby dostać kredyt, trzeba było mieć autobus żyrantów. Nie tak jak dzisiaj, ale trzeba było mieć dosłownie, jak nie autobus, to busa przynajmniej, żyrantów. A że ja miałem bardzo dobre zarobki z kościoła, przyszedł do mnie człowiek, żeby mu pożyrował pożyczkę. Dzięki Bogu byłem już po lekturze przypowieści Salomona. I powiedziałem mu, wiesz co, nie zrobię tego. A on mówi, dlaczego? Bo w Biblii pisze, żeby nie dawać poręki za nikogo. Żeby za nikogo nie ręczyć. A jeśli to zrobiłem, to żebym jak najszybciej się od tego uwolnił. Wiecie, prosta rzecz, proste słowo. Ale chcę wam powiedzieć, nigdy przez 20 lat nie spłacałem za kogoś długów. To słowo mnie od tego uchroniło. Ja nie wiem, czy by ten człowiek może by i spłacił długi i to w żaden sposób bym jakoś tego nie odczuł. A co jeśli by stracił pracę? A co jeśli by zachorował? Ja bym musiał płacić za niego długi. Ale to działa również w drugą stronę. Decydując się nie dawać poręki za kogoś, zdecydowałem tym samym, że ja od nikogo nie będę prosił poręki. I tym sposobem mogłem być wolny. I posłuchałem mądrości Słowa Bożego. Wiecie, musimy wiedzieć, że Jezus lepiej wie od nas. My czasami myślimy, że to my lepiej wiemy od Pana Boga. Ale to Bóg wie lepiej od nas, co jest dobre. Kwestia zaufania Mu. Czasami mogą w Twoim życiu dziać się rzeczy niezrozumiałe dla Ciebie. Czasami może Ci się wydawać, że idziesz błędną drogą, bo masz ciągle pod górę. Ale Bóg wie lepiej, jeśli Mu ufasz całym sercem, to nawet jeśli idziesz pod górę, dojdziesz do celu. Nawet jeśli znajdujesz się na pustyni, to On prowadzi cię przez tę pustynię, aby z Tobą dojść do źródeł. Kwestia zaufania, kwestia wiary w Boga. Nie jest Bożym zamysłem, żeby nasza z Nim relacja opierała się na wiedzy, bo to doprowadzi nas do religijności. Będziemy z przyzwyczajenia coś tam praktykować. Z przyzwyczajenia może będziemy czytać Biblię, z przyzwyczajenia będziemy się modlić, z przyzwyczajenia może od czasu do czasu pójdziemy do kościoła. Jeśli będę moją relację z Bogiem opierał tylko i wyłącznie na wiedzy, a nie na zaufaniu do Niego i do tego, co mówi Jego Słowo.
tak mówię, to nas doprowadzi do religijności. Czyli skoro jest Bóg, no to trzeba coś dla Niego zrobić. Udobruchać. Odprawić jakieś obrzędy, odprawić jakieś rytuały, urządzić ceremonię, złożyć jakąś ofiarę, żeby bóstwo było zadowolone, a ja żebym był na moment bezpieczny. I oczywiście tak długo jestem bezpieczny, na ile bóstwo jest zadowolone. Wiedza i wiara muszą iść w parze, choć różnią się od siebie. Wiedza to poznanie, wiara to zaufanie. I potrzeba i jednego, i drugiego. Nie możemy przestać na poznaniu i nie możemy przestać na samej ślepej z kolei wierze. Poznanie i wiara muszą iść w parze. W Rzymian 10:17 przeczytam to w przekładzie Biblii Brytyjskiej, pisze tak. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. I tu mamy bardzo praktyczną wskazówkę tego, skąd w ogóle bierze się wiara. No bo mówimy o wierze i ktoś by mógł zadać pytanie. No dobrze, ja chcę wierzyć, ale skąd ja mam tą wiarę wziąć? Ten werset dostarcza nam odpowiedzi. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A to, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Bardzo prosta, bardzo praktyczna definicja. Jeśli chcę wierzyć, jeśli chcę zaufać, to po pierwsze muszę słuchać Słowa Bożego. Nie byle czego, ale Słowa Bożego. Bo nasza wiara rodzi się pod wpływem słów Jezusa Chrystusa. Wiara rodzi się z wiedzy, tak? Rodzi się z informacji, rodzi się z tego, co słyszymy. Ale wiedza nie pochodzi z wiary, tylko z faktów. Wiedzę zdobywamy, wiarę wzbudzamy pod wpływem zdobytej wiedzy. Czy to, co mówię, jest na tyle proste i zrozumiałe? Tak? Jeżeli coś jest niejasne, to postaram się jeszcze bardziej jasno, choć będę miał z tym pewnie trudności, ale myślę, że rozumiemy, o co chodzi, tak? Że kiedy, że wiedzę zdobywamy, tak? Wiedzę nabywamy, czytamy, słuchamy, ale z kolei wiara wzbudza się w naszym sercu pod wpływem tego, co słyszymy. A słyszymy Ewangelię, słyszymy słowa Chrystusa. Słyszymy Słowo Boże. I kiedy słuchamy słów Chrystusa, możemy wzbudzić naszą wiarę lub ją stłumić. W telewizji jest taki program, był czy jest, nie wiem, Sekrety Lekarzy, nie wiem, czy kojarzycie coś takiego. I w tym programie są pokazani wybitni specjaliści, którzy podejmują się niezwykle trudnych operacji i zabiegów. Takich, który, powiem, przeciętny szpital odmawia. Jest to program szczególnie dla tych, którzy są dotknięci jakimiś poważnymi schorzeniami. I wiecie, co jest w tym programie ciekawe? Pokazani są ludzie, którzy naprawdę cierpią na różne dolegliwości, często bardzo wstydliwe. Jakieś narośla na ciele, jakieś zniekształcenia. I do tego programu są pozyskiwani ludzie, zgłaszają się ludzie z takimi problemami w zamian za jakby publikację swojego wizerunku. A ci lekarze w ten sposób się też promują. I wiecie, co jest ciekawe? Że pod wpływem tych informacji, tego, co widzą, tego, co słyszą, w ludziach szczególnie schorowanych wzbudza się wiara i zgłaszają się do programu, że ten lekarz może im nie pomoże. I często podejmują się naprawdę takich trudnych zabiegów. Później pokazani są ci ludzie po zabiegu. I gdyby nie to, że usłyszeli, gdyby nie to, że zobaczyli, dalej żyliby we wstydzie, dalej żyliby w jakimś odizolowaniu. Ale mieli odwagę wyłonić się z tłumu. Mieli odwagę pokazać się. Mieli odwagę pokazać się w telewizji. I skorzystali na tym.
pod wpływem tego, co się słyszy, wzbudza się wiara wielu osób, że mogą być zdrowi. I moim pragnieniem dzisiaj tego do południa i później wieczoru jest to, i o tym mówię, żeby w Twoim sercu wzbudziła się wiara. Jest taka historia w Ewangelii Marka, kiedy do uczniów Pana Jezusa pewien ojciec przyprowadził swojego syna. Pisze, że był chory na epilepsję. I w tej historii czytamy, że uczniowie nie mogli sobie z tym poradzić. I kiedy Pan Jezus przyszedł, zapytał, co się dzieje, a ten ojciec mówi, przyprowadziłem do uczniów Twoich syna mego, który ma ducha niemego i prosiłem, żeby tego ducha wygonili, ale nie zdołali. Co Pan Jezus pierwsze słowa, jakie powiedział? O rodzie bez wiary. Jezus nie zganiłby uczniów za coś, czego nie mogliby mieć. Oni powinni mieć wiarę. A następnie Pan Jezus zajmuje się tym chłopcem. I ten ojciec mówi do niego, jeśli możesz, pomóż mi. I Pan Jezus tam mówi, co się tyczy tego, jeśli możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. I ten ojciec mówi, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Zobaczcie, jaki Jezus jest w tym wszystkim też i wyrozumiały. Ten człowiek już raz się rozczarował, już raz się zawiódł. Może ty dzisiaj jesteś na tym miejscu, rozczarowałeś się, zawiodłeś. Może, nie wiem, już kilkanaście czy kilka razy ktoś się o ciebie modlił. Jesteś może zawiedziony, rozczarowany, może robisz już któreś podejście. Może jesteś w takim miejscu, gdzie mógłbyś tak samo szczerze jak ten ojciec powiedzieć, Panie Jezu, pomóż memu niedowiarstwu. Pomóż memu niedowiarstwu. Dlatego, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. I oczywiście Pan Jezus pomógł jego niedowiarstwu, chłopca uzdrowił. I myślę, że życie i ojca, i syna już nie wyglądało tak samo jak do tej pory. Wiecie, my możemy czasami być rozczarowani ludźmi. Ten ojciec, ten mężczyzna rozczarował się ludźmi. Ale nigdy nie rozczaruje się Jezusem. Dlatego apeluję, dlatego rzucam Ci wyzwanie, abyś przez to Słowo Chrystusa, które jest zwiastowane, aby w Twoim sercu mogła wzbudzić się wiara. Bo wiara wzbudza się pod wpływem tego, co się słyszy. A słuchamy słów samego Chrystusa. Słowo wiara obok słowa nadzieja to jest najczęstszym używanym słowem wśród ludzi. Nie wiem, czy kiedyś zwróciliście na to uwagę, czy nie. Czasami w złym kontekście. Czasami wiara jest źle kojarzona. Nie wiem, czy słyszeliście takie powiedzenie, że ci są z innej wiary. Co? To jest złe skojarzenie, tak? Albo ktoś może w formie życzenia powiedzieć, no wierzę, że ci się poukłada. Ale to jest takie, wiecie, w formie życzenia. To nie o taką wiarę chodzi. Jeszcze raz powtarzam, wiara to zaufanie. To zaufanie Chrystusowi. My tu głosimy Ewangelię. Nie mówię, żeby zaufać komukolwiek. Zaufaj Chrystusowi odnośnie twojego własnego życia. A zobaczysz, że to będzie nowy początek w twoim życiu, nowy rozdział. W Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale od 5 do 10 czytamy taką historię. Gdy wszedł do Kafarnału, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik, rzekł, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo,
a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu idzie, a idzie, innemu zaś przyjdzie, a przychodzi. I słudze swemu czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim. Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Jezus podaje tego rzymskiego żołnierza za wzór wielkiej wiary. Tak wielkiej wiary, jakiej nie znalazł wśród tych, wśród których powinien ją znaleźć. Rozumiemy to? Potrafimy to sobie w ogóle wyobrazić? Oto rzymski żołnierz, poganin, człowiek spoza kręgu ludzi religijnych, nieznający, a może i znający Boże prawo, tak dobrze jak żydowscy religijni ludzie, otrzymuje świadectwo, że jest człowiekiem niesłychanej, niespotykanej wiary. Co było jego tajemnicą? I myślę sobie, że jeśli ten człowiek miał taką wiarę, to zadaję sobie pytanie, czy ja również mogę mieć taką wiarę? Czy ja również mogę mieć albo chociaż cząstkę takiej wiary, jaką miał ten człowiek? Kluczem i odpowiedzią jest wiara tego człowieka i uwaga, w Słowo Chrystusa. W Słowo Chrystusa. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Wyobrażacie to sobie tą sytuację? Sługa, na którym mu zależało. Sługa, z którego pewnie miał pożytek, współczuł mu, że leży i teraz umiera. Ten żołnierz jest świadomy straty, którą poniesie. Widać, że ma serce do tego człowieka. I przychodzi do Jezusa i mówi, chodź ze mną. I mówi, żeby go uzdrowił. Przepraszam. Jezus mówi, przyjdę i uzdrowię go. Nic piękniejszego nie mógłby ten człowiek usłyszeć. Zapewne powinien mu podstawić jakiś rydwan i zawieźć prosto do domu. Ale ten człowiek mówi coś zupełnie tak nieoczekiwanego, tak niebywałego. Mówi, Panie Jezu, wystarczy mi Twoje jedno słowo. Niesamowite. Wszystkiego, czego potrzebuję, wszystkiego, co od Ciebie potrzebuję, to tylko jedno małe słowo. Ja Wam powiem, niektórzy przeczytają dziesiątki Bożych obietnic. Niektórzy przeczytają wiele bardzo jasnych, precyzyjnych Bożych obietnic i nie wierzą żadnej z nich. Czasami bardziej wierzymy w to, że Bóg może kogoś uzdrowić niż mnie. Czasami wierzymy w to, że Bóg bardziej komuś pomoże niż mnie osobiście. Możemy słyszeć setki kazań. Możemy przeczytać setki stron w Piśmie Świętym i dalej być w tym samym miejscu z powodu braku wiary, czyli inaczej z powodu zaufania temu Słowu. Wiecie, Jezus nie gani uczniów za brak wiedzy. Jezus gani uczniów za brak wiary. A ten setnik, ten żołnierz chciał tylko jedno słowo. Nie potrzebował wyjaśnień, argumentów, zapewnień, dowodów, potwierdzeń. Potrzebował tylko jednego słowa, którego by się mógł uchwycić. Dla niego małe słowo Chrystusa wystarczyło do wielkiej zmiany w życiu Jego sługi. Dla nas czasami wiele słów Chrystusa nie wystarczy do małych zmian w naszym życiu. I na koniec ten setnik słyszy takie słowa. Idź, a
a jak uwierzyłeś, to niech Ci się tak stanie. Moim życzeniem dzisiaj dla każdego, kto jest na tym miejscu, jest to, abyś wyjechał stąd, abyś stąd wyjechała i tak jak uwierzyłeś i uwierzyłaś, tak niech Ci się stanie. Jeśli wierzysz, że Jezus może Cię uwolnić, niech Ci się tak stanie, bo On jest żywy, bo On jest realny. Jeśli wierzysz, że Jezus może nadać sens Twojemu życiu, niech Ci się tak stanie. Jeśli wierzysz, że Jezus jest i może i chce obdarować Cię swoim przebaczeniem, zbawieniem z Twoich grzechów, niech Ci się tak stanie. Tutaj wczoraj ktoś składał świadectwo, że jak poznał Jezusa, to wielki ciężar z tej osoby spadł. Ja Wam powiem, ja dokładnie to samo przeżyłem. Byłem tak obciążony, miałem takie wyrzuty sumienia. Miałem 29 lat i zero perspektyw nawet na popołudnie, ja już nie wspomnę na następny dzień. Po prostu życie z godziny na godzinę, życie z dnia na dzień. Odmierzanie tylko, wiecie, czasu, jak się od rana tylko do wieczora obudzić się, jakoś dowlec się do wieczora, znowu położyć się spać i o zgrozo rano znowu się obudzić. I byłem strasznie obciążony. Straszny ciężar. I pamiętam, jak Jezus przyszedł, jak dotknął mojego życia, jak mnie zbawił. Dalej miałem te same problemy. W świadomości wszystko było. Ale ten ciężar jakby po prostu ktoś ode mnie zabrał. Byłem świadomy dalej swoich długów, byłem świadomy swojego samopoczucia, byłem świadomy przegranego na ileś życia, ale nie zmagałem się już z poczuciem winy. To zostało mi zabrane. Towarzyszył mi jakiś dziwny pokój, który pozwolił mi się wziąć w garść, który pozwolił mi rozpocząć nowy etap w moim życiu. Jak uwierzyłaś, niech Ci się tak stanie. Ponieważ poza Chrystusem nie ma dla mnie i dla Ciebie ratunku tak naprawdę. Co to w ogóle jest wiara? W ujęciu psychologicznym wiara to nadawanie dużego prawdopodobieństwa prawdziwości twierdzenia w warunkach braku wystarczającej wiedzy. Proste, prawda? Biblijna definicja jest nieco inna i nie opiera się na prawdopodobieństwie, ale na pewności. I to jest ta różnica. I autor listu do Hebrajczyków definiuje wiarę w następujący sposób. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Prostsze? Żeby zobaczyć coś, czego nie ma, trzeba mieć wyobraźnię. Żeby być pewnym czegoś, czego się nie widzi, trzeba mieć... No mówiliśmy, że wiarę z pewnością, tak? A więc trzeba mieć wiarę. Wiara daje nam pewność tego, o czym nie wiemy, że jest, a czego nie widzimy. Wczoraj też była ta mowa o sile grawitacji, tak? Ja Wam powiem, widział ktoś siłę grawitacji? Ja nie widziałem siły grawitacji. Proszę? Ale ja w pewnym momencie w szkole usłyszałem o sile grawitacji, następnie uwierzyłem w to, co usłyszałem i mam pewność, że taka siła istnieje, pomimo, że jej nie widzę. Nie widzę jej osobiście, ale widzę, jak działa w moim życiu i widzę, jak działa w życiu innych ludzi. To, że dzisiaj nie jesteśmy pod sufitem, to jest działanie siły grawitacji, że możemy stąpać po ziemi.
Gdyby Pan, który kręci kamerą z balkonu, nagle chciał tutaj do nas pójść, to by odczuł siłę grawitacji. Pomimo, że jej nie widzimy. I podobnie jest z Jezusem. Nie widzę Go osobiście, ale po tym, jak uwierzyłem w Niego, widzę, jak działa w moim życiu, w życiu tych, którzy wierzą w Niego, jak również i w tym, co nas otacza. Może to już mówiłem na tym miejscu, ale pokażę wam pewien kontrast między tym, co mówi diabeł, a między tym, co mówi Pan Jezus. Jeśli przypominamy sobie historię kuszenia Jezusa na pustyni, to tam czytamy, że diabeł pokazał mu wszystkie królestwa świata i powiedział do Jezusa w ten sposób: zobacz. Pierwsze, co powiedział, to zobacz, a następnie powiedział: uwierz, że ja mam władzę nad tym i mogę ci to wszystko dać, jeśli tylko złożysz mi pokłon. Retoryka diabelska jest taka: zobacz, a uwierzysz. A Pan Jezus mówi zupełnie coś przeciwnego. Uwierz, a zobaczysz. I to jest ta różnica, że przed tym, co oglądamy, kroczy wiara. Nie tak, jak diabeł nam proponuje, że najpierw nam pokazuje, a później każe nam w to wierzyć. Ale Pan Jezus nam mówi: uwierz, a zobaczysz. Zobaczysz coś, czego nie widziałeś wcześniej. Gdyby nie Jezus, nic w tym wszechświecie by się nie utrzymało. Biblia mówi, że On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Wiara zawsze patrzy do przodu, nigdy wstecz. Musimy o tym pamiętać, że kiedy patrzymy oczami wiary, patrzymy na przyszłość naszego życia. Patrzymy do przodu, a nie nigdy wstecz. Wstecz to jest to, co wiemy, nie potrzebujemy wiary, żeby zobaczyć do przodu, żeby patrzeć w przyszłość, potrzeba wiary. I to, co nam stanie na drodze do wiary, to będzie zawsze strach. Strach jest przeciwieństwem wiary. Musimy to sobie zapamiętać. To, co mnie powstrzyma od zaufania Bogu, to, co mnie powstrzyma, żeby postawić krok wiary, to będzie strach. Im bardziej się boimy, tym mniej mamy wiary. Im mocniej wierzymy, tym słabszy staje się strach. I Jezus to zobrazował bardzo mocno w historii, kiedy szedł uzdrowić córkę Jaira. I kiedy był w drodze, okazało się, że ta córka umarła i przyszli naprzeciwko ludzie z domu Jaira i powiedzieli: nie trudź już nauczyciela, czas zająć się pogrzebem. I podejrzewam, że pod Jairem, powiem, nogi się ugięły i wtedy Jezus powiedział to, co jest właśnie tą zasadą. Nie bój się, tylko wierz. Nie mówi tam mu: nie miej niewiary, tylko wierz. Tylko: nie bój się, tylko wierz. Albo się boję, albo wierzę. Strach powstrzyma mnie przed wiarą, a wiara powstrzyma mnie przed strachem. To, co załamuje naszą wiarę i zwraca się przeciwko nam, to jest właśnie strach. Strach nie pozwala wierzyć. Wiara nie pozwala się bać. Strach będzie cię paraliżował, ale wiara będzie cię uzdrawiać. Strach będzie cię powstrzymywał, ale wiara będzie cię popychała do przodu. Strach powie ci, że nie dasz rady, wiara powie ci, że to zrobisz. Nie wygrywa walki ten, kto boi się, że przegra. Ale ten, kto wierzy, że wygra. Wyobraźmy sobie dwóch bokserów, którzy stają na ringu, do ringu. I jeden będzie miał nastawienie, żeby tylko nie przegrać, a drugi będzie miał nastawienie, żeby tylko wygrać. Jak myślicie, który z nich ma większe szanse? Nie wiem, czy wam opowiadałem taką historię,
Znacie pewnie polskiego dobrego pięściarza Dariusz Michalczewski, Tygrys, tak zwany. I on kiedyś opowiadał historię swojej walki z pewnym człowiekiem. 12 rund. I 10. runda on już oczy miał tak podpuchnięte, że nic nie widział. A w jego narożniku był wtedy bardzo znany trener, Fritz Dunek się nazywał. On wypromował wielu zawodowych pięściarzy, między innymi Kliczków. I on siada w tym narożniku i mówi do tego trenera: stary, już nie daję rady. Już nic nie widzę. A ten trener mu mówi tak: jak nie dajesz rady, to go znokautuj. No co za problem? No trzeba zakończyć walkę. Wiecie, to jest nastawienie, które patrzy do przodu. Nie tylko przetrwać. Przetrwanie nie oznacza zwycięstwa. Pamiętajmy o tym. To, że ja przetrwam, to nie oznacza, że zwyciężę. Wiara zawsze patrzy do przodu. Max Lucado powiedział: odżywiaj swoje lęki, a zagłodzisz swoją wiarę. Odżywiaj wiarę, a strach umrze z głodu. Jak mamy wiarę naszą odżywiać? Jak mamy podsycać, wzbudzać naszą wiarę? No przez Słowo Chrystusa, przez Słowo Boże. Ale przede wszystkim ja tutaj kładę nacisk na to, poprzez zaufanie. Bo wiara, wiecie, samo słowo wiara, tam mówię, jest różnie w języku polskim rozumiane, jako życzenie, jako przynależność do czegoś, ale tu kluczowym elementem jest zaufanie. Czyli co to słowo mówi, to staram się wykonywać. Biblia mówi: nie bądźcie tylko słuchaczami Słowa Bożego, ale bądźcie wykonawcami. Dlaczego? Bo tylko w ten sposób doświadczycie mocy Słowa Bożego, tylko w ten sposób doświadczycie mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Wiara to zaufanie. To znaczy, że jeżeli Pan Jezus tak mówi, to tak żyje. Jak wspomniałem, jeżeli Pan Jezus mi mówi: przebacz komuś, kto cię skrzywdził, to pomimo tego, że to jest dla ciebie ciężkie i trudne, ale podejmuję się tego wyzwania ze względu na Jezusa. Bo przebaczenie, jak ktoś powiedział, jest jak czysty deszcz, który zmywa złe wspomnienia. Największym cudem wiary jest wiele cudów. Wiele cudów możemy widzieć, możemy słuchać w świadectwach, cuda o uzdrowieniach, o uwolnieniach, o jakimś ponadnaturalnym prowadzeniu. Jest wiele cudów, ale największym cudem był, jest i pozostanie zawsze cud zbawienia. Cud nowonarodzenia, cud przekształcenia człowieka z jego ciemnej strony w jasną. To zawsze będzie największy cud. Cud odnowy. Ktoś powiedział, że Pan Bóg ma niezwykłą zdolność odnajdywania skarbów tam, gdzie inni widzą śmieci. Pan Bóg ma jedyny zdolność, aby przekuć zło w dobro. Pan Bóg ma jedyny taką zdolność, aby z czegoś, co jest złe, uczynić coś dobrego. Przez wiarę w imię Jezusa dzieją się, oczywiście, jak już wspomniałem, różne cuda, ale największym cudem wiary są łzy skruszonego grzesznika. Największym cudem wiary jest eksplozja radości w niebie z powodu jednego grzesznika, który się upamiętał. To jest największy cud, jaki może mnie spotkać w życiu. Przez wiarę dostępujemy zbawienia, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Łaska jest darem. Wiara jest ręką, którą ten dar odbieramy. Człowiek nie jest zbawiony przez uczynki, przez wiedzę czy przez jakąś inicjację sakralną. Człowiek otrzymuje zbawienie w darze, a wiara ten dar odbiera. To, co Bóg chce tobie dzisiaj dać, to dar
zbawienia, dar nowego życia. A moja wiara ten dar odbiera, bądź strach ten dar odrzuca. Wiara wyrażana jest w naszych decyzjach, w naszym działaniu. Nie wystarczy powiedzieć sobie lub innym: ja wierzę. To zbyt za mało. Możemy mówić, że wierzymy, a żyć tak, jakbyśmy nie wierzyli. Wiara zawsze wyrażana jest w naszym postępowaniu i działaniu. A możemy żyć wiarą tak, że nie musimy mówić, że wierzymy, bo to widać. Ktoś powiedział: nie mów ludziom o Bogu, kiedy nie pytają, ale żyj tak, żeby zaczęli pytać. Jakub mówi: bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. Wiara pomaga nam przejść przez trudności. W Psalmie 116, w 10 wersecie czytamy takie słowa: wierzę nawet wtedy, gdy mówię, jestem bardzo utrapiony. A więc nasza wiara nie jest taka jak chorągiewka, ale psalmista nawet wtedy wierzy, kiedy źle się dzieje w moim życiu, kiedy jestem zmęczony, kiedy jestem utrapiony, kiedy jestem doświadczany, nawet wtedy wierzę. Psalmista wyraża to w bardzo jasny sposób. Hiob wierzył wtedy, kiedy miał wszystko oprócz problemów. I wierzył, kiedy nie miał nic oprócz wrzodów. Jego wiara nie była zależna od sytuacji i okoliczności. Nasza wiara będzie również poddana licznym próbom. Dobrze jest wierzyć, kiedy wszystko jest super, kiedy jest fajnie i miło. I kiedy się wszystko układa i Bóg odpowiada na każdą modlitwę. Ale wiecie, do czego się przekonuję? Że im nam jest lepiej, tym trudniej wierzyć. Im bardziej komfortowo, tym trudniej jest ufać. Bo zaczynamy to my przejmować kontrolę nad swoim własnym życiem. Bo dobrze nam się powodzi, bo mamy to, bo mamy tamto. I to jest pewna trudność, pewna przeciwność, która wymaga od nas pokory. Może właśnie przechodzić przez coś, co jest testem twojej wiary. A może balansujesz pomiędzy wiarą, a nie wiarą, wiarą a strachem. Może balansujesz pomiędzy w tym, co wierzysz, a tym, w co wątpisz. Może zastanawiasz się, czy to wszystko ma jakiś głębszy sens i czy warto wierzyć. Pan Jezus mówi, i uwierzmy w to, co mówi. Ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Uwierzmy w to, co mówi Pan Jezus. Ufajcie, ja świat zwyciężyłem. Wiara pomaga nam podjąć się nowych wyzwań. Noe buduje arkę. Abraham opuszcza dom. Mojżesz wraca do Egiptu. Gedeon redukuje armię z 32 tysięcy na 300. Dawid zabija Goliata. Uczniowie przyłączają się do Jezusa. Paweł ewangelizuje Europę. Bez wiary nie wypełnimy tego, do czego zostaliśmy powołani. Bez wiary nie osiągniemy tego, czym Bóg chce nas obdarować. Z łaski, w darze. Podsumowując ten dzisiejszy wykład i mając nadzieję, że chociaż troszeczkę zachęciłem was do tego, żeby zaufać Jezusowi, żeby uwierzyć w to słowo, które jest prawdą. Wiecie, u Jezusa jest albo tak, albo nie. Jeśli nie wierzę w Słowo Boże i tu nie ma przestrzeni neutralnej, jakichś odcieni szarości, jeśli nie daję wiary w Słowo Boże, tym samym po cichu, może tego głośno nie powiem, ale po cichu, gdzieś biernie mogę powiedzieć: nie wierzę, bo to nie jest prawda. Wiara potrzebna jest do zbawienia. Wiara potrzebna jest do przejścia przez doświadczenia. I wiara jest potrzebna do podejmowania różnych wyzwań, które stoją przed nami. Bez wiary nie można się Bogu podobać, tak jak było wspomniane na początku. Chcesz się podobać Bogu? Ufaj.
Czasami przychodzą do mnie ludzie i się modlą, że chcą się Bogu podobać. Że chcą takim żyć czystym życiem. No chwała Bogu. Ale Biblia mówi, jak możemy się Bogu podobać. Zacznij Mu ufać. Zacznij Go naśladować. To jest jedno z najtrudniejszych wyzwań, jakie postawił Jezus. Jezus mówił wiele trudnych rzeczy, żeby jeść Jego ciało, pić Jego krew, że ktoś, kto nie ma w nienawiści ojca, matki, syna, córki, nie może iść za mną, żeby sobie oko wyłupać albo rękę, jeśli gorszy. Wiele trudnych stwierdzeń. I oczywiście to są pewne metafory, bardzo mocno podkreślające ważność Jezusa nad wszystkim innym. Ale to, co chyba najtrudniejsze, co Jezus powiedział, to naśladuj mnie. Bez zaufania nigdy nie będziesz naśladowcą Jezusa. Możesz być Jego fanem, ale nie naśladowcą. Możesz należeć do Jego fanklubu, podziwiać Jezusa. Ale tu nie chodzi o to, żeby być fanem Jezusa, a tu chodzi o to, żeby być Jego naśladowcą. A to wymaga wiary, to wymaga zaufania. Ale powiem wam, nie ma nic piękniejszego w życiu. Nie ma nic ważniejszego w życiu, niż być naśladowcą Jezusa. Wiecie dlaczego? Dlatego, że z każdym dniem nasze życie się kruszy. Z każdym dniem ubywa dni. Przybywa lat, a tym samym ich ubywa. Nasz licznik, nasza oś czasu zmierza tylko w jedną stronę. I w tym wszystkim nie ma nic ważniejszego, uwierzcie mi, naprawdę nie ma nic ważniejszego, jak to, czy jestem z Chrystusem, czy jestem bez Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że wszystko będzie miało swój koniec. Albo w Chrystusie, albo w piekle. Jeśli dziś zaczniesz z Chrystusem, skończysz z Chrystusem. Jeśli będziesz żyć bez Chrystusa, jeśli nie będziesz naśladowcą Chrystusa, jeśli nie staniesz się człowiekiem, który też będzie kochał całym sercem Jezusa, bo relacja z Jezusem prowadzi do takiej, wiecie, miłości. Jeżeli spotykam się, jeżeli mam relację z kimś, kto mnie kocha, automatycznie chcę tą miłość odwzajemniać. I wtedy powstaje niezwykła, głęboka relacja z Chrystusem, oparta na miłości. O tym będę mówił w następnych wykładach. Ale celem dzisiejszego mojego, tego pierwszego wykładu jest wzbudzić wiarę. Troszeczkę dmuchnąć w ten wasz knot, w ten płomień wiary, czy się tli ledwo, czy ładnie świeci. Ale moim celem było, aby troszeczkę to dmuchnąć. Abyście mogli uwierzyć i zaufać Słowu Chrystusowemu.